Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Przekleństwem naszych czasów jest to, że każdy z nas otrzymał bardzo dobre, jak na czasy pierwszego wieku, wykształcenie. I nawet najprostszy człowiek, który przeszedł przez podstawowe klasy, jest mądrzejszy niż filozof, z którym ścierał się Paweł na Areopagu. I ma większą wiedzę i ogarnięcie we wszelkich sprawach wszechświata. I to niestety jest rzecz, z którą musimy sobie radzić w codziennym życiu wiary. I każda rzecz ze Słowa Bożego, którą mamy, już zostało to podkreślone, wymaga przyjęcia nie przez intelekt, nie przez nasze ludzkie sposoby pojmowania rzeczy, lecz przez wiarę, czyli przez to, że wychodzimy od Boga. Natomiast cała edukacja jest zbudowana na założeniu, że Boga nie ma. Wszystkie, czy to zofie, czy wszystkie logie, to są nauki ludzkie, które zofie, czyli kończące się na zofia, filozofia i tak dalej, logia, logika na przykład, czy teologia, to są, czy biologia, to są różnego rodzaju nauki, które są zbudowane na fundamencie materializmu. Materializm to jest taki pogląd, który pomaga ludziom różnych religii badać świat. I dlatego jako punkt wyjścia ma założenie, że badamy otaczający nas świat tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Już samo to powoduje, że tych narzędzi nie da się użyć przy budowaniu wiary, która wychodzi od tego, że kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że Bóg istnieje i wynagradza tych, którzy Go szukają. I już od pierwszych słów Biblii, jeśli przyjęlibyśmy materialistyczny sposób badania Biblii, trafiamy na bariery nie do pokonania. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. No więc to jest dla umysłu wykształconego w systemie takim stacjonarnym, szkolnym, czy generalnie tym, który każdy z nas doświadczył, obraza. Jeśli byśmy chcieli dosłownie brać to, czego nas uczono w szkołach. I im wyższe to wykształcenie, tym większe pokusy, żeby próbować Biblię pojąć w sposób ludzki. No więc Paweł apostoł wiedział o tych zagrożeniach, pędzony, prowadzony Duchem Świętym, doskonale wiedział, jakiej rady nam udzielić. I znajdujemy taką radę w pierwszym liście do Koryntian, 4:6. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że odniosłem
Bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście nauczyli się na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się przed drugim. I mamy wyraźnie powiedziane, nie rozumieć więcej niż Pismo mówi, nie rozumieć więcej niż jest napisane w Słowie Bożym. Dlatego, że jeśli Słowo Boże to jest objawienie, ono wychodzi od Boga, to Bóg doskonale wiedział, co chce nam przekazać. I nie możemy teraz do tego niczego ze swoich ludzkich myśli dodawać. Jest to bardzo często widoczne, na przykład jak ktoś próbuje rozmawiać racjonalnie, racjonalizując. Słyszałem takie wykłady, na przykład bardzo ciekawe, Hovinda, gdzie on tam próbuje udowadniać, że jest jakikolwiek uzasadniony naukowo sposób potwierdzenia biblijnych treści. I ciekawie to brzmi, ale niestety ma ten brak, że tam w pewnych momentach ten wierzący człowiek, starając się stanąć po stronie Boga, musi zmyślać różne rzeczy. A to, że kiedyś tam ziemia wyglądała tak, teraz wygląda tak, a Słowo Boże tego nie objawia. My mamy wyraźnie pokazane, że na przykład potop, ileś dni padał deszcz. I tego typu ludzie, wpadając z tego typu pułapki, próbują uzasadniać, że gdzieś ta woda tam była, w jakichś tam komorach i tak dalej. Próbują wpisywać w tekst coś, czego nie ma. I my się strzeżmy przed tym. Mamy przykład z Eliasza, że, albo z Elizeusza, że on wziął i kazał wdowie olej nalewać z jednej bańki. Znowu próbować to racjonalnie wymyśleć, że w tej bańce było ileś tam oleju schowanego i on wyleciał tyle, że go było potrzebne, no to jest nie tędy droga. To był po prostu cud. I potop też był cudem. Tak samo cudem było przeprowadzenie przez Morze Czerwone. Cudem jest zmartwychwstanie. Doszukiwanie się jakichkolwiek elementów racjonalności w tym, że nagle przez zamknięte drzwi Pan Jezus wszedł wśród uczniów, tak jak to jeden z braci, to akurat był autor do celu, on udowadniał, że jest czterowymiarowa czy pięciowymiarowa przestrzeń i że dla Jezusa to było jak wejść z tej przestrzeni. No to nie jest tędy droga, to jest całkowicie, być może niektóre z tych imaginacji są nawet bardzo atrakcyjne umysłowo. Ale my nie mamy kroczyć tą drogą. My mamy objawienie, Słowo Boże, które świeci w ciemnym miejscu. Jest to porównane do pochodni. Pochodnia ma to do siebie, że ona nie jest reflektorem. Ona nie świeci na 200 metrów do przodu, tylko oświetla trzy pierwsze kroki. Jeżeli nie zrobisz następnego kroku zgodnie z objawieniem, to już pójdziesz źle i nic ci po tym nie że będziesz znał więcej. Więc my w pokorze, niezależnie od tego, ile Bóg nam dał, mamy kroczyć w posłuszeństwie. Czyli jeśli mamy na przykład uwierz i daj się ochrzcić, uwierzyłeś, powinność wiary wykonałeś, kolejnym krokiem jest daj się ochrzcić. A nie, że zdobądź teraz wykształcenie na przykład teologiczne, i zostań wielkim uczonym w piśmie. Jak się ochrzcisz, Bóg ci wskaże kolejny krok. Jak ten kolejny krok w posłuszeństwie wykonasz, Bóg ci wskaże kolejny krok. A nie, że od razu musisz znać całą wiedzę. I każdy z nas ma tego typu właśnie sytuację ze Słowem Bożym. Że mamy ją jak to Słowo Boże, jak pochodnie, która oświetla w ciemnym miejscu naszą sytuację i rozejrzyjmy się w świetle tego Słowa Bożego, co jest wolą Bożą i wykonajmy krok posłuszeństwa, bo Bóg oczekuje posłuszeństwa. I Piotr też jest świetnym przykładem.
On sam zainicjował to, że ma wyjść z łodzi. Panie, każ mi przyjść do siebie. To była inicjatywa Piotra. Pan Jezus kazał mu wyjść i wyszedł. I później zaczął, widać, wiatru się przestraszył, racjonalizował. Zaczął kombinować po swojemu, no bo faktycznie nikt z nas nie potrafi chodzić po wodzie i racjonalnie Piotr miał rację, powinien był zatonąć i zatonął. Więc jeżeli będziemy do tego wszystkiego, co mamy z objawienia Słowa Bożego, dokładać swoje myśli, sprzeniewierzymy się temu poleceniu Pawła, aby nie rozumieć więcej niż Pismo mówi, aby nie rozumieć więcej niż napisano, aby nie wykraczać ponad to, co jest napisane. I Paweł tu wyraźnie pokazuje, że to też jest źródłem wszelkich rozłamów w chrześcijaństwie. Nie trzymanie się Słowa Bożego. Bo jeżeli dokładamy coś od siebie ludzkiego, wtedy zaprzeczamy jedności myśli, jedności zdania, jedności Ducha Świętego. Zaczynamy dodawać do objawienia swoje różnego rodzaju pomysły. I jeżeli mamy tutaj właśnie ten szósty wiersz, to jest powiedziane, aby jeden nie pysznił się drugim. Faktycznie ktoś, kto dołoży coś swojego do Pisma, no to stawia się w pewnym sensie na miejscu Boga. Bo Bóg objawił Słowo Boże i jest to pewnego rodzaju wywyższenie się, pycha, dołożenie do Słowa Bożego swoich myśli. Więc nad tym starajmy się czuwać, żebyśmy nic do objawienia ze Słowa Bożego nie dodawali i tylko to, co Słowo Boże mówi, jest prawdą. Wszystko inne, nawet mamy taką pieśń, marną złudą. Czyli jeżeli teraz weźmiemy coś ze świata naukowego, co dziś jest faktem naukowym, to nie znaczy, że to jest fakt obiektywny. Kiedyś wszyscy naukowcy na całym świecie uważali, że Ziemia jest płaska. Dzisiaj doszli do wniosku, że Biblia miała rację, że jest okrągła. Kiedyś naukowcy różni myśleli, że najlepszym sposobem na różnego rodzaju dolegliwości jest działanie bez higieny. Słowo Boże już wyraźnie pokazywało, że o higienę trzeba dbać. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj w tym momencie możemy szukać wiele przykładów, które pokazują, że kiedyś nauka się myliła, dziś nauka się myli i ona zawsze się będzie mylić. Dlatego, że jest oparta na zgniłym fundamencie, że próbuje wyjaśniać wszechświat tak, jakby Boga nie było. A my wiemy, jako ludzie wiary, że Bóg jest i dał nam Słowo Boże, które jednoznacznie w tych 66 księgach pokazuje nam Boga i to, czego On od nas oczekuje i co jest dla nas najlepsze. Nie rozumieć. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom.